Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wzbogaciło się o dwie nowe nieruchomości. Zostały one przekazane przez miasto jako niepieniężny wkład do spółki. Pierwsza nieruchomość to ponad 5-arowa działka zabudowana kamienicą o powierzchni 122 metrów kwadratowych. Mieści się ona przy placu Dąbrowskiego. Według informacji STBS-u ma tu powstać nowoczesny budynek mieszkalny. Spółka planuje w tym miejscu postawić nowy budynek, zgodny z dzisiejszymi standardami, przeznaczyć na mieszkania w systemie TBS lub mieszkania komunalne. Spółka zamierza część inwestycji sfinansować ze środków zewnętrznych. Druga przekazana na rzecz STBS-u nieruchomość to działka przy ulicy Kusocińskiego. Ma ona nieco ponad 55 arów. W planie zagospodarowania przestrzennego figuruje jako teren przeznaczony na cele mieszkaniowo-usługowe. Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przekonuje, że zgodnie z przygotowaną wcześniej koncepcją na działce chce zrealizować część inwestycji. Spółka zamierza na tej działce zrealizować część inwestycji składającej się z trzech segmentów budynków wielorodzinnych z zapleczem usługowym oraz przedszkolem. W ramach inwestycji powstanie około 200 mieszkań w systemie budownictwa społecznego. Radni w przeważającej większości głosów byli za przekazaniem nieruchomości miejskiej spółce STBS. Głosowanie poprzedziła dyskusja, w której padały m.in. pytania o to, dlaczego wzorem lat poprzednich w zamian za przekazanie nieruchomości miasto nie otrzymało od spółki znajdujących się w jej zasobach mieszkań komunalnych. Ile w zamian miasto otrzyma mieszkań komunalnych? Wzorem lat poprzednich, kiedy to przekazywaliśmy działki aportem do spółki STBS, miasto zawsze negocjowało z tą spółką i kilka mieszkań komunalnych z tego tytułu otrzymywało. Na to pytanie odpowiadał prezes STBS-u Jacek Żelazko. Wszystkie aporty, które stanowią podniesienie kapitału zakładowego spółki, są zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustawą o finansowym wsparciu lokali mieszkalnych na wynajem, stanowią rekompensatę z tego tytułu, że spółka świadczy te usługi dużo taniej niż podmioty, które znajdują się obecnie na rynku, podmioty prywatne. Średnio jest to około 50% taniej niż podmioty prywatne. Także tutaj nie możemy mówić wprost o jakichś tam negocjacjach czy handlowaniu udziałami za lokale socjalne. Przyjęcie projektu uchwały wywołało temat kondycji budownictwa socjalnego i komunalnego w Nowym Sączu oraz warunków, w jakich żyją w tych mieszkaniach ludzie. W moim rozumieniu służby społecznej oraz dostrzegania tych zjawisk właśnie ubóstwa, po prostu w Nowym Sączu są również, proszę Państwa, enklawy ubóstwa, żeby w ramach budownictwa, które jest proponowane, wykonać takie oto, proszę Państwa, pomieszczenia, lokale mieszkalne, które by pomagały żyć ludziom, niezamożnym oczywiście, w sytuacjach godnych. Potrzebna jest szeroka dyskusja na ten temat, przekonywał z kolei radny Krzysztof Głuc. Możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych do budowy tanich mieszkań ma pojawić się już wkrótce. Do tego jednak miasto musi być przygotowane. Bo trzeba mieć grunty, czy o te grunty powinny być przygotowane, uzbrojone. Trzeba mieć zbadane zdolności. Po prostu nad tym trzeba popracować i dlatego proponuję, żeby w najbliższym czasie, nie wiem, w przeciągu miesiąca, dwóch, taką rozmowę, taką debatę przeprowadzić. Wiceprezydent Artur Bochenek zadeklarował powołanie zespołu, który będzie zajmował się tym tematem. Prezydent zwróci się może do Państwa radnych o powołanie takiego zespołu składającego się zarówno z radnych, jak i przedstawicieli urzędu czy jakichś środowisk społecznych powiązanych z budownictwem społecznym oraz spółki STBS, żebyśmy powołali taki zespół, który ten temat poruszy. Cieszę się, że rzeczywiście został on wywołany przy okazji innych spraw, ale rzeczywiście może najwyższy czas, żeby nad tematem mieszkań komunalnych, mieszkań socjalnych w Nowym Sączu się pochylić. O mieszkania socjalne w Nowym Sączu mogą ubiegać się osoby, które mają niskie dochody. O przydział mieszkania komunalnego osoby, które mają dochody wyższe, mieszkają w Nowym Sączu przynajmniej 5 lat i nie posiadają własnej nieruchomości. Kolejka oczekujących to kilkadziesiąt osób.